Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam przyjemność w imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, rozpatrując tę uchwałę, stwierdza, że Senat wprowadził do tej ustawy 3 poprawki. Komisja opiniuje je negatywnie i wnosi do Wysokiego Sejmu o odrzucenie tych poprawek. Ja pragnę przypomnieć Wysokiemu Sejmowi, że nowelizacja ustawy Kodeks karny jest związana z ostateczną implementacją na grunt polskiego porządku prawnego unijnych przepisów o zwalczaniu terroryzmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.